Dobry wieczór Państwu. To ogromny zaszczyt i wielka przyjemność móc być razem z Państwem, gdy po raz drugi wręczona będzie Nagroda Wolności Słowa Międzynarodowej Federacji Press Clubów. I to wspaniałe, że dzieje się to w Polsce z wielu powodów. Właśnie w tym niezwykłym dla nas Polaków roku, ale też niezwykłym roku dla świata, o czym na pewno będziemy mówić wiele razy tego wieczoru. I przeszczęśliwy jestem, że jest z nami niezwykła osoba, wspaniała dziennikarka i gwiazda BBC, Kasia Madera, ale trochę też nasza Kasia Madera, bo zrobiła nam ten zaszczyt i wielką przyjemność. Na przykład razem prowadziliśmy wiadomości w tym roku, 1 września w rocznicę wybuchu wojny. Więc Kasia Madera jest BBC, ale trochę też już nasza polska Kasia. Proszę, dziękuję. Mój zaszczyt też. Proszę Państwa, pan marszałek, pani minister, to jest dla mnie wielki zaszczyt być tutaj z wami. Ladies and gentlemen, Speaker of the Senate, Minister, thank you very much for inviting me here. It's a great honor to be here. It's such a wonderful privilege and it is so important. Today's events in Pakistan, in the school in Peshawar, just remind us of how important it is to have freedom of speech. I take it for granted. I work for the BBC. It's something that I absolutely have every single day. I'm allowed to report the facts, the truth, but not many people can all around the world. And in today's society, it is absolutely crucial for that to happen. So it is an absolute privilege to be here at these very prestigious awards. Tak myślałem o tym roku, który minął od wręczenia ostatniej nagrody i zawsze mam takie skojarzenie. Widzę Madera, myślę Churchill. I Churchill powiedział kiedyś takie zdanie: sukces to podążanie od upadku do upadku, bez utraty entuzjazmu i wiary. I trochę taki był ten rok, bo to był dramatyczny, straszny rok. Nigdy bym nie pomyślał, że będziemy nadawać na żywo wiadomości ze stolicy sąsiedniego państwa w dniu, kiedy zginie tam na ulicach 100 osób. Nigdy bym nie pomyślał, że moi rodacy będą zadawać na ulicy Warszawy pytanie, czy będzie wojna. Kasia mówiła o tym, co dzisiaj wydarzyło się w Pakistanie. Zaledwie wczoraj cały świat, my, BBC, wszystkie telewizje świata relacjonowały to, co działo się w Sydney. Dziś dochodzi do czarnego wtorku i krachu rubla. No, kolejne dni są coraz bardziej dramatyczne, ale nie traćmy wiary, że może być dobrze i nie traćmy wiary w sens wolności słowa oczywiście przede wszystkim. Pozwólcie Państwo, że zaproszę gospodarza trochę tego miejsca. Marcin Lewicki, Press Club Polska. Dobry wieczór Państwu. Jestem ogromnie zaszczycony, mogąc powitać Państwa na ceremonii wręczenia The Freedom of Speech Award, czyli Międzynarodowej Nagrody Wolności Słowa przyznawanej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Press Clubów. Przede wszystkim witam bohatera dzisiejszego wieczoru, laureata tegorocznej edycji nagrody, przewodniczącego Fundacji Ochrony Głasności, pana Aleksieja Simonowa. Laureatowi towarzyszy żona, pani Galina Simonow. Witam Państwa serdecznie. Witam wśród nas legendarnego działacza opozycji antykomunistycznej, współtwórcę Solidarności, człowieka, który za walkę o wolność, w tym walkę o wolność słowa, zapłacił latami więzienia, a dzisiaj jest marszałkiem Senatu Wolnej Rzeczypospolitej. Witam pana Bogdana Borusewicza. Zaszczyciła nas także obecnością minister kultury i dziedzictwa narodowego, pani profesor Małgorzata Omilanowska. Bardzo serdecznie witam współorganizatora dzisiejszej uroczystości, dyrektora Narodowego Centrum Kultury, pana Krzysztofa Dudka. Cieszę się, że jest z nami i witam bardzo serdecznie pana profesora Michała Kleibera, prezesa Polskiej Akademii Nauk. Bardzo serdecznie witam i cieszę się, że dotarli reprezentanci Międzynarodowego Stowarzyszenia Press Clubów, organizacji, której członkowie przyznają Nagrodę Wolności Słowa IAPC. Witam gospodynię tego przepięknego miejsca, w którym możemy dzisiaj wręczyć nagrodę, wicedyrektor Muzeum Łazienki Królewskiej, panią Elżbietę Ofat. I
Jest z nami człowiek, który tę nagrodę będzie wręczał, sekretarz generalny Międzynarodowego Stowarzyszenia Press Clubów, Jarosław Włodarczyk. Bardzo serdecznie witam koleżanki i kolegów dziennikarzy, zarówno tych, którzy są dzisiaj gośćmi, jak i tych, którzy dzisiaj pracują, dzięki którym informacje o wręczeniu tej nagrody pójdą w świat. Dziękujemy, że jesteście. I witam wszystkich przedstawicieli świata polityki, nauki, członków Polskiego Press Clubu i wszystkich szanownych gości. Jak już Państwo wiedzą, wieczór poprowadzą Kasia Madera, dziennikarka BBC World i Piotr Kraśko, szef głównego serwisu informacyjnego Telewizji Polskiej Wiadomości. To były powitania, czas na kilka słów podziękowań, bo Nagroda Wolności Słowa to jest wielkie przedsięwzięcie. I dlatego niech mi będzie wolno podziękować w sposób szczególny pani minister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzacie Milanowskiej, panu dyrektorowi Krzysztofowi Dudkowi, ale także pracownikom Ministerstwa Kultury oraz Narodowego Centrum Kultury za życzliwość, pomoc i wsparcie, także finansowe. Bardzo dziękujemy. I dziękuję jeszcze jednej osobie, której ogromny nakład pracy przy organizacji tego wydarzenia jest dla nas doprawdy bezcenny, a tą osobą jest Magdalena Rigamonti. Myślę, że mogę rozpocząć nasze spotkanie od stwierdzenia, że jesteśmy wyjątkowi. Zazwyczaj to, że jesteśmy wyjątkowi, jest powodem do dumy, do radości, ale to stwierdzenie dzisiaj przy tej okazji jest także powodem do troski i do pewnego niepokoju. Jesteśmy wyjątkowi dlatego, proszę Państwa, że wszyscy na tej sali należymy do kilkunastu procent ludzi, którzy na świecie korzystają z wolności słowa. Często zdajemy się o tym zapominać. Mamy ten cudowny przywilej, że możemy mówić i pisać to, co myślimy. Proszę sobie wyobrazić, że tylko Państwo przy tym stole mogą dzisiaj swobodnie wymieniać się poglądami. Mogą ze sobą dyskutować, mogą się nie zgadzać, mogą się krytykować. A reszta Państwa musi milczeć. Tak rozkładają się proporcje wolności słowa na świecie. Tylko ten mały jeden wycinek świata korzysta z wolności słowa. I dlatego Międzynarodowe Stowarzyszenie Press Clubów przyznaje tę nagrodę. Wierzymy, że będzie ona jednym z elementów, który być może powoli, ale konsekwentnie pozwoli na to, żeby to, co teraz jest wyjątkiem, stawało się regułą. Dziękuję za uwagę i życzę miłego wieczoru. Marcin Lewicki pięknie już o nim mówił, ale pozwólcie Państwo, że formalnie zaproszę człowieka, który kojarzy się w tym, co w Polsce wspaniałe, piękne i szczęśliwe nam się wydarzyło, bo to był też dla nas bardzo dobry rok. 25 lat od pierwszych prawie wolnych wyborów w Polsce, 15 lat obecności w NATO, 10 lat obecności w Unii Europejskiej i to jest dobry rok, który myśmy powinni dobrze zapamiętać. Z tych powodów oczywiście, ale ten człowiek miał jeszcze udział w prapoczątku tego wszystkiego, czyli w sierpniu 80 roku w strajkach, które były początkiem naszej drogi do wolności. No jedyna dobra rzecz, w której nie miał swojego udziału, to chyba 2-0 wygrany mecz z Niemcami. Pozwólcie Państwo, że zaproszę marszałka Senatu, pan Bogdan Borusewicz, legenda polskiej wolności. Szanowni Państwo, im człowiek jest starszy, tym o nim dłużej mówią. No taki kolej losu. Ja chcę powiedzieć, że kiedy dowiedziałem się, że pan Aleksej Simonow został laureatem, zdecydowałem się, że muszę być tutaj, na tej uroczystości, ponieważ jest on jednym z Rosjan, którzy pozwalają nam wierzyć w naród rosyjski. Kiedy rozpadał się ten cały system oparty na przemocy, kłamstwie, zniewoleniu,
Wydawało się, że cały czas świat idzie do przodu, Rosja też, i że nie ma powrotu do tego, co było. Wydawało się, że jesteśmy w miejscu bezpiecznym, stabilnym i że Rosja też w pewnym momencie, można by powiedzieć, że należy w pełni do tego świata. Także z swoją wolnością słowa. Czyli można było być optymistycznym. My w Polsce mamy akurat w tym roku kilka optymistycznych rocznic. Ale kiedy popatrzy się na to, co się dzieje na wschodzie od nas, na agresję Rosji na Ukrainę, a wcześniej na to, co się działo w Rosji, bo przecież ta decyzja nie wzięła się znikąd. Ci, którzy przejęli władzę w Rosji, czyli prezydent Putin, a potem premier Putin, a teraz prezydent Putin, on do tej sytuacji przygotowywał to państwo już od dłuższego czasu. Najpierw zabrał się za oligarchów, co wywołało aplauz i poparcie. Potem zabrał się za partie polityczne, stworzył je od lewa do prawa, potem za środki masowego przekazu, a potem, czy teraz, niedawno, za NGOsy, to co jeszcze zostało. Jeżeli oglądamy telewizję rosyjską, to widzimy, jak wygląda przekaz do większości społeczeństwa rosyjskiego. Kanały, które nazywają się informacyjne, przecież nie informują, tylko przekazują przygotowaną propagandę. Ja oglądam tę telewizję z obowiązku, bo na podstawie tej telewizji widzę, jakie kroki przygotowuje władza, jakie kroki przygotowuje Putin. Jeżeli jest zaostrzenie języka, no to słyszę strzały. Teraz jest już spokojniej w tej chwili, więc można odetchnąć na chwilę. To, co się dzieje w Rosji, to nie tylko agresja państwa. To jest agresja kłamstwa na niespotykaną skalę. To jest także agresja nacjonalizmu, tworzenie tego nacjonalizmu, budowanie też przepaści między narodami, bo przecież musimy sobie zdać sobie sprawę, może nie wszyscy Rosjanie zdają sobie sprawę, ale nigdy już między Rosjanami a Ukraińcami nie będzie tak jak dawniej. Znam Ukrainę. Wśród rosyjskojęzycznych Ukraińców, Rosjan, do tego czasu nie było żadnych problemów. Nikt się nie zastanawiał z tych mówiących po rosyjsku, czy ty jesteś Ukraińcem, czy Rosjaninem. A w tej chwili jestem pewien, że ci ludzie rozmawiający też po rosyjsku zadają sobie takie pytanie, czy ty jesteś Rosjaninem, czy ty jesteś Ukraińcem? Bo to już w tej chwili ma znaczenie. Rosjan popiera tą politykę.
Tym bardziej bliscy nam powinni być tacy ludzie, jak pan laureat, tych kilkanaście procent Rosjan, którzy dają nam nadzieję, że Rosja się może zmienić, że to nie jest sytuacja, z której nie ma wyjścia, że to nie jest sytuacja, w której patrzymy, jak suniemy do konfrontacji. Władze rosyjskiej trudno to wytłumaczyć, ale społeczeństwu rosyjskiemu jeszcze można takie tłumaczenie przekazywać. Więc nasz laureat, człowiek, który nie od dzisiaj jest zaangażowany w społeczeństwo obywatelskie, wolność słowa. Podobnie jak wielu Rosjan, są dla nas prawdziwymi partnerami do dialogu i do rozmowy. Bo rozmowa z władzą rosyjską to jest jak dialog z głuchym. Jako polityk wielokrotnie rozmawiałem. I kiedy wspominałem, mówiłem, a po co robić tą ustawę o agentach zagranicznych? Co wy chcecie, żeby ludzie chodzili z opaskami? Jestem agent zagraniczny. To mamy w Polsce to samo zrobić? A gdzie indziej? Przecież to, że organizacje są współpracują na poziomie międzynarodowym, że otrzymają granty, to od różnych państw, od różnych organizacji, z różnych miejsc, to wzmacnia ich niezależność. Pani Matwiejenko na moje argumenty pozostawała kompletnie głucha. Odpowiadała, no ale w Ameryce taka ustawa jest. No nie wiedziała do końca, co jest w Ameryce, bo ona dotyczyła deklaracji urzędników. Ja jej więc odpowiedziałem, no może, ale w Polsce takiej ustawy nie było. Nie tylko, że nie ma, ale nigdy nie było, nawet w czasie komunizmu. Wsadzano nas do więzienia, ale nie kazano nam się pokazywać z napisem agent zagraniczny, CIA i tam innych wywiadów. Więc gratuluję wyboru i gratuluję laureatowi. I proszę przekazać, że my w Polsce jesteśmy przyjacielami Rosjan, ale nie zgadzamy się, nie zgodzimy się na te metody, które stosuje obecna władza w Rosji. Marszałek Senatu, Speaker of the Senate, Bogdan Borusiewicz, thank you very much for those very sobering words, and let us all echo the importance of this award and the recognition of the person to whom it goes to. Serdecznie Państwo, proszę teraz na scenę panią minister kultury, profesor Małgorzata Omilanowska. Panie Marszałku, drogi laureacie, szanowni Państwo. Ja niezwykle cieszę się z tego, że Nagroda za Wolność Słowa przydzielana jest, wręczana
właśnie w Polsce. Polacy, jak mało który naród na świecie, wiedzą, co to znaczy, że prawa się do wolnego słowa się nie ma i jak mało który naród na świecie potrafią sobie cenić to, że go to prawo odzyskali. Taki dzień jak dzisiaj jest okazją do tego, żeby uświadomić sobie, że to prawo nie jest prawem powszechnym na świecie. Że, tak jak powiedział już pan przewodniczący, tak naprawdę jest prawem rzadkim, który poniekąd otrzymuje się, wywalcza się właściwie w pakiecie razem z demokracją, bo on jest emanacją praw wolności i demokracji. To, że tak niewiele krajów może się cieszyć wolnym słowem, w praktyce oznacza, że tak niewiele krajów może cieszyć się przywilejem wolności i demokracji pełnej. Uświadamianie sobie roli i wagi słowa, które pozwala wyrażać wolne, niezależne myśli, wydaje mi się szczególnie ważnym w roku, w którym Polska świętuje 25-lecie odzyskania pełnych praw demokratycznych, wolnego państwa. Ten rok, o którym już tyle dzisiaj zostało powiedziane, to rok rzeczywiście szczególny. Doświadcza wiele narodów świata. To, że dziennikarze niosą prawdziwe słowo o tym, co się wydarza i jakie to ma znaczenie, jest kluczowe dla pomocy, wsparcia, zrozumienia i działań międzynarodowych, które pozwalają radzić sobie z takimi problemami. Dziennikarze w tym roku, jak wyjątkowo, chociaż zawsze, udowadniają wagę swojego zawodu i wagę prawa, jakim się cieszą, jeżeli mają to prawo do wolności. Myślę też, że wręczanie Nagrody Wolności Słowa to także dobry moment do tego, aby uprzytomnić sobie, że prawo do wolności słowa to także ogromna odpowiedzialność. Odpowiedzialność za prawdziwość tych słów i odpowiedzialność za rzetelność informacji przekazywanej w tych słowach. Jak powiedziałam, my od 25 lat cieszymy się wolnym słowem, ale to oznacza, że wyrosło też pokolenie młodych ludzi, którzy już nie pamiętają, jak to było w cenzurze. I czasami zapominają, niektórzy na szczęście tylko, jestem przekonana, że nieliczni, że wolność nie oznacza dezynwoltury i swobody w mówieniu wszystkiego. Obrażania ludzi i niesienia słowem krzywdy. Na szczęście z dumą mogę powiedzieć, że polscy dziennikarze, reporterzy działający na całej kuli ziemskiej sprawdzają się jako ci, którzy potrafią nie tylko korzystać z wolności słowa po to, żeby mówić, ale także po to, żeby myśleć, zanim powiedzą. Rozważyć, co mówią i jaką siłę mogą mieć ich słowa. Jestem dumna z polskich dziennikarzy. Mówiłam to w tym miejscu 2 tygodnie temu przy okazji nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego, którą co roku polscy dziennikarze, młodzi reporterzy otrzymują za swoją pracę. I wierzę w to, że Nagroda Wolnego Słowa to sygnał płynący z Warszawy na cały świat. My bardzo cenimy i szanujemy dobre dziennikarstwo i będziemy zawsze wspierać wszystkich tych, którzy ową wolnością słowa jeszcze się nie cieszą. Dziękuję Państwu bardzo. Minister Kultury, pani profesor Małgorzata Milanowska. Pozwólcie Państwo na odrobinę intymności przy przedstawieniu kolejnego mówcy, bo z moich kolegów szkolnych to jest człowiek, który osiągnął chyba najwięcej. 40 lat temu był moim kolegą z podwórka. 25 lat temu był moim szefem, bo był redaktorem naczelnym pierwszej wolnej wielkiej gazety studenckiej po 1989 roku tygodnika Audytorium. A teraz jest sekretarzem generalnym Światowej Federacji Press Klubów. Jarosław Włodarczyk. Jarku, bardzo proszę. Bardzo Piotrze, dziękuję. I will say a few words in Polish and then I will return to English. Chcę powiedzieć, że
pomimo tego miłego nastroju musimy pamiętać, że to był jeden z najgorszych jedno z najgorszych lat, tak. 66 dziennikarzy zostało zamordowanych w tym roku na świecie. To w sumie daje 720 dziennikarzy zabitych na całym świecie od 10 lat. Ponad 100 porwanych, większość oczywiście na Ukrainie Wschodniej i na Krymie. I to jest wzrost o 1/3 w stosunku do tego, co się działo zawsze, więc czasy mamy coraz niestety trudniejsze. Prawie 200 dziennikarzy jest dzisiaj, kiedy my siedzimy przy tej kolacji, prawie 200 dziennikarzy jest w więzieniach, głównie w Chinach, w Erytrei i w Iranie. Rośnie państwo islamskie, konflikty we wschodniej Libii, w Kolumbii. Tych punktów zapalnych jest bardzo wiele. Egipt, Nepal, Wenezuela. Natomiast rzeczywiście w tym roku największa liczba zanotowanych naruszeń wolności słowa była tuż za naszą granicą, na Ukrainie, gdzie ponad 50 dziennikarzy było fizycznie atakowanych, zastraszanych, aresztowanych, a jak wiemy doskonale kilku zginęło. Now let me move to English and say a few words about a person who we honor today, Aleksey Simonov, a person who came from Russia, a country which is ranked now on number 148 out of 180 countries in the ranking of freedom of speech. So it's quite a short way when Russia will be the last country in this ranking, unfortunately. And recently in Moscow, information agency memo.ru and St. Petersburg Regional Press Institute had been added to the list of foreign agents of this 2012 law, which is stigmatizing NGOs and free media in Russia. And we have an honor to host today Mr. Simonov. Let me say a few words about him. He was born in Moscow in 1939. And not everybody knows that his first job was a woodcutter in Siberia. That's why he's still so healthy, probably. And he was used to direct documentary films and even musicals. And in early 90s was working as a dean at the Institute of Cinematography. And since 1991 is a chairman of the Glasnost Defense Foundation, also a member of Moscow Helsinki Group, and author of dozens of articles on issues relating to the freedom of speech and activists on the human rights. Now we will shortly give the prize to Mr. Aleksey Simonov, but before that I would like to invite to the stage my colleagues from all over the world who came to this celebration tonight to present the award to Mr. Simonov. So first of all, I would like to invite Isabelle Bourde, the Secretary General of the European Federation of Press Clubs and Chief of the Press Club of Paris. And Yuri Dromi, the president of Jerusalem Press Club. Anybody on this side? No? So, Wael Awad from South Asia Foreign Correspondents Club, Marcin Lewicki from Press Club Polska, Julia Slutska from Belarus Press Club, and last not least, Lohan from the European Press Club from Brussels. And I would like to announce
The International Association of Press Clubs Freedom of Speech Award 2014 for Aleksey Simonov in recognition of the fight for free journalism, defense of journalists, and advocacy of freedom of speech in Russia. Okay, so why not? It's heavy. The freedom of speech is very heavy. So I would like to invite my colleagues back to the tables and ask Mr. Simonov for a few words to us. Thank you. First of all, thank you. Thank you ever so much. Any problems with sound? Okay. So you did hear that I thanked you. Okay, thanks a lot. Thank you for giving it to me in Poland. There are several reasons for that. First reason is that my first experience in protecting or understanding human rights came from Poland. I was a friend, I dare say, of Marek Nowicki. I hope a lot of people remember who it was. He is now. But he was a leader in this. He was fantastically detailed knowledge of what is human rights. Second thing, I'm happy to be in Poland because it's a country of my friend Adam Michnik. He was the only one whom I wanted to invite to this occasion. I rang him up and I said, what are you doing on the 16th? He said, I will be in Moscow. So he is in Moscow, I'm here. Thank you for choosing Russia for this occasion. I do understand that it is not because you appreciate what is going on in Russia. But you try to believe that there are people who stand in the way of what is going on. Well, I also try to be one of them who is trying to be honest, who is trying to not to spare his honor and dignity, who is trying to protect those who are for the truth. There is several ways, of course. There is official explaining, writing articles, depicting it, and there is an everyday work when you need to make meetings, ring procurators, speak to judges, etc., etc. Everyday work in protection of those people who are trying to say the truth is a difficult work. But it is an honorable work, and I still am proud that my organization is the organization which tries to do its best to protect it.
I'm honored by this prize because I'm a part of my foundation and my foundation is part of myself. It is a very interesting situation because it is now in Moscow, our biggest inner seminar is going on. Yesterday, I met them all. They were more than 20 coming from different cities, from Khabarovsky Krai, even from North Caucasus, etc. I told them that I'm going to Poland, and I told them what for. I'm happy to say they were happy. Thank you. Those reporters, eh? Congratulations once again to Aleksey Simonov, winner of the International Association of Press Clubs Freedom of Speech Awards, a poignant reminder of the closeness between Poland and Russia, and of course also the distance between them. Congratulations again. Now, our next guest has worked slightly further afield. I'm sure he won't mind my saying that he spent many, many years working as an international correspondent in many, many very turbulent and troubled locations. Currently the president of the Foreign Correspondents Clubs of South Asia. Please let me welcome Dr. Wael Awad. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen, distinguished guests, honorable minister, director of the cultural center, my colleagues, ladies and gentlemen. I am honored to be in this beautiful hall and enjoying the hospitality of the Polish friends, in particular my friend Jarosław for giving me the opportunity to speak. A veteran journalist, I'm telling you, I'm enjoying thoroughly staying in Poland. Thank you very much. What a best time really to speak of the freedom of speech when the best time to host this event is today, because yesterday we were all glimpsed to the TV, gloomed, looking to see what happened from one lunatic radicals that he could hold us all at ransom to see what could be the outcome. And the outcome was very sad that we lost 2 civilians were killed and 1 terrorist fanatic radical was eliminated. And in a similar fashion, we wake up today in the morning, we woke up in the morning to see that more than 143 children has been killed in a school in Pakistan, Peshawar. I'm coming from India, neighboring country, a democratic system that had been established for decades and have been the strongest or the largest democracy in the world. While we are witnessing in next door is Pakistan, where we could see radical element grown under the culture of jihadists that have started in the 80s. And what a reminder that those days where those people were called the champion of freedom. And now we are paying the price for mistakenly telling these people that they were the champion of freedoms. Freedom of speech is a fundamental right to develop and promote integrity of each individual. To understand this fundamental right, we need to understand what is going on around us and exchange views and ideas freely with others. This ultimately would lead to us to plan our life and also the deeds. People will feel more secure and respect those countries permit individuals to express their opinion freely. On the national levels, good governance, economy, social development, right to express, access to information,
that will allow debates to explore the center of the strengths for good governance and the weak points, and gives the electorate the freedom to choose their candidates. Every individual has the right to his belief without any hindrance, and every human being has the right to disseminate these views to others without any borders. These are, in theory, and it sounds very good, but in practice, we are witnessing the opposite in many countries across the globe. Curbing the freedom is a widespread practice, and freedom of speech is only allowed in prison, detention centers. Hate speech is promoted, which is leading to the destruction of a human being and society. Journalists are attacked all over the world. Yaroslav reminded us of 66 people died. 196 people also were related to journalists. They're also being killed. And the maximum number of the dead are in Iraq and in Syria, by the way. And that's the bring us to the grim picture of what's going on in my own country, native Syria. On the other hand, journalists are losing the glory and the ethics with the promotion of non-journalistic act and people as acting as journalists into the field to serve the corporate house's own agenda, either fit the military agenda or building a political consensus to change the public opinion toward the hidden objectives by certain governments. Evidences are eroded, and some of the mainstream media manipulating news and selling fear. So truth is the first victim of any kind of reporting. Modern propaganda's techniques utilized by corporate states to enforce anti-democratic and destructive policy in such a way that it molds the public opinion, what is known as engineering consent. When we are given the opportunity to speak of freedom of speech, we tend to quote what other people have said. And I have here to quoting Noam Chomsky, what he said, and I'm quoting him saying, if you believe in freedom of speech, you believe in freedom of speech for views you don't like. Goebbels was in favor of freedom of speech, so was Stalin. If you are in favor of freedom of speech, that means you are in favor of freedom of speech, precisely for views you despise, unquote. Coming from the Middle East, I have to give a different views of the freedom of speech, what was started as an Arab Spring and what I call as the social uprising. Thousands and millions of young people moved into the street of the Arab world, hoping that they're aspiring for democracy and for freedom of speech, freedom of expression. And what we saw that this movement, which has started in most of the Arab country, has been hijacked by the alternative forces, which was the radical Islam, that we saw the alternative to those of freedom as a more dark ages forces that are trying to take us into the dark ages, from North African state to the Syrian area, to Iraq, to Yemen, and now also to Egypt. This is the central of the problem that we are facing now. Spontaneous movement, we all supported this spontaneous movement, hoping that it will yield a better future for the people of the region. Then all the civil rights eroded in many parts of the Arab world, in Iraq, in Syria. People are forced to wear what they have been told to, and boys and girls are alike. You are also forced to, even playing popular sports, even watching TV is banned. Girls at the age of 14 plus are forced into prostitution under the banners of jihad, is al-nikah, or revolutionary marriage that they have created. People are getting killed, exploited, expelled, and exploited to refugees camp and left to die in the high sea. The encouragement of political Islam and support of modern rebels led to this state of anarchy. And instead of establishing democracy, democratic world, it becomes more radical and extreme. If the demonstration in the Arab world were allowed and direct the youth of the Arab world, then we might have seen a glimpse of hope of democracy. Caring countries and communities would have nurtured the humanity of its young, and we can see the genuine social changes in the Arab world. The sense of betrayal, ladies and gentlemen, is evidence in the Arab street, and it is against the champions of democracy and freedom of speech countries that they have promoted political Islam in the Arab world. And we have survived for thousands of years. We belong to the Mesopotamia civilization. We have 10,000 years behind us. The people of the region will rise again. And I can tell you, and finish my
final words by saying that to those people who are going to the street, I will echo what Voltaire said once, despite the fact I might differ from your opinion, but I will fight till the death because whatever you have said. Thank you very much. Dr. Wajelawat. To był wspaniały rok dla Polski, tak jak mówiliśmy, jeżeli pamiętamy o tym, że świętowaliśmy 25 lat naszej wolności. Jeżeli pamiętamy, jak niezwykłą drogę nasz kraj przebył przez tych 25 lat. Ale rzeczywiście, tak jak mówił Jarosław Włodarczyk, mroczny i dramatyczny, jeżeli pamiętamy o tym, co dzieje się na świecie i co niedawno wydawało się nie do pomyślenia. Co dzieje się także tuż obok naszych granic. Jeżeli pamiętamy, ile wojen wciąż trwa na koniec tego roku, końca tych wojen nie tylko nie widać, ale trudno sobie wyobrazić. I tak pomyślałem, że to, co zaraz się stanie, jest czymś, co jednak daje nadzieję. Bo gdziekolwiek nie jeździłem, gdzie trwały wojny, czy był to Bejrut, czy Bagdad, spotykałem wspaniałych młodych ludzi. I usłyszą zaraz Państwo młodego człowieka, którego geniusz i talent naprawdę daje nadzieję. I dowodzi, że ludzie powołani są do rzeczy dobrych, pięknych i szlachetnych. I nie wiem, czy kiedykolwiek widać to bardziej, niż w geniuszu, no prawie dziecka, przepraszam, że tak ziemowit mówi o tobie, ale zaraz go Państwo zobaczą. No powiedzmy, że to dzielny młody człowiek. Ale geniusz i talent młodego człowieka jest czymś najbardziej niezwykłym, przejmującym, co przynajmniej ja mogę zobaczyć. Ale dużo lepiej o tym opowie dyrektor Krzysztof Dudek, dyrektor Narodowego Centrum Kultury. Bardzo proszę. Panie Marszałku, Szanowna Pani Minister, Szanowni Państwo. Dzisiaj, ale w ogóle w tym roku wielkich rocznic mówimy o wolności słowa z ogromną emocją. Ale trzeba sobie jasno powiedzieć, że słowo to nie jest jedyny sposób komunikowania się między ludźmi. Wydaje mi się, że lepiej o emocjach opowiada muzyka. To jest ta forma ekspresji artystycznej, która bezpośrednio dociera do naszych serc. Dlatego z ogromną radością i przyjemnością chciałbym zapowiedzieć koncert młodego polskiego pianisty Ziemowita Świtalskiego. Mimo młodego wieku ten artysta tyle zdobył już nagród, że muszę się posłużyć ściągą, żeby czegoś nie pomylić, wymienić wszystkie wyróżnienia przez niego otrzymanego. Ziemowit Świtalski jest uczniem Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych imienia Karola Szymanowskiego w klasie fortepianu. Jest stypendystą Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci jako wybitnie zdolny młody pianista. Jest laureatem konkursu pianistycznego imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w Szafarni oraz ogólnopolskiego konkursu młodych indywidualności muzycznych imienia Tadeusza Paciorkiewicza. Był uczestnikiem warsztatów z Lang Langiem na Junior Music Camp w Barcelonie. Szanowni Państwo, za chwilę występ młodego geniusza Ziemowita Świtalskiego. Dziękuję bardzo. Thank you.
Right, how do you follow that, everybody? I think we've just heard genius. Zimowit Świtalski, gratulacje, dziękujemy. And I think it's important to underline that somebody of such a young age, so talented, and that is what freedom is all about, the freedom to express yourself in any way, as Dr. Awad said, even if you don't agree with someone, it's important, it's imperative to continue doing the work that we are doing so that everybody can express themselves. Pomyślałem, że mieliśmy z Kasią Maderą wspaniałe miejsce, bo siedzieliśmy po przekątnej w tamtym rogu sali i na Zimowita patrzyliśmy przez profil laureata Aleksieja Simonowa. I dla mnie to by było najbardziej symboliczne zdjęcie tego wieczoru. Raz jeszcze chylimy czoła przed laureatem Aleksiejem Simonowem, a jeśli jest z nami Zimowit, to jest też nadzieja. Życzymy wszystkim wspaniałego wieczoru i mam nadzieję, że on się dopiero zaczyna. Wszystkiego dobrego i bardzo się cieszymy, że ta nagroda przyznawana jest w Polsce. Bardzo dziękujemy.